Cześć, siema mistrzowie, witam was serdecznie. Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za reakcje, komentarze, za łapki pod, i wyświetlenia pod ostatnim filmem, bo wystrzelił naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie w górę. Mam nadzieję, że podniesiemy nieco tą oglądalność. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam oczywiście do rzucania łapek, do subskrybowania kanału, do zaglądania na Face'a, na Instagrama. No i tak jak wspominałem gdzieś tam w poprzednim filmie niestety, ale niebiesko-żółta wróciła w komfortowe miejsce, bo przy ciepłym grzejniczku sobie stoi i czeka, tak jest, grzeje, ale niestety bez silnika i mocno pozostawiana. Tutaj jest ten silnik, do którego będziemy zaglądali od niej, właśnie ten dwubiegowy 0,23, ale to gdzieś tam w międzyczasie, kiedy ogarniemy trochę klientów. No a ten silniczek, który tam testowaliśmy w ramie od niebieskiej, ten wyremontowany, mamy tutaj i to, co nam pozostało, to wyczyścić go, no bo pogoda, warunki były jakie były, więc troszeczkę nam się tutaj pozabrudzał. Poza tym wiadomo, że gdzieś tam przy montażu jakieś tam naszkiełkowanej powierzchni, jakiś tam centek, coś zawsze zostanie, więc wyczyścimy go. Olej został już wcześniej zlany, więc zostaje go tylko wyczyścić i przygotować go do wysyłki. No ale dobra, idąc dalej, mamy już tutaj taki trochę magazyn. Jak widzicie, na pierwszy tutaj rzut mamy silnik W2A z SHL-em 11W. Ten silnik gdzieś spędził, z tego co wiem, kupę czasu, zanim tutaj do mnie trafił. Nie miał tłoka, coś tam było nawywijane, bo były ślady na głowicy, musiała się rozpaść korba chyba, łożysko gdzieś tam wcześniej, aczkolwiek kiedy ja rozkładałem, było ok, no ale niestety tłoka nie było, widać, że tam było coś narobione. Sam silnik był kompletny, w naprawdę fajnym stanie, jakieś tam pojedyncze utlenienie, ale to właściwie tyle. Jeśli chodzi o mechanikę w środku, to olej, który był zlany, bo jakby kiedy ja go otrzymałem, to oleju już nie było. Po tych 100 latach postoju ten olej miał konsystencję takiego miodu, więc nawet gdyby ten silnik był sprawny, tak, że gdzieś tam wiadomo nie byłby zastany, to obstawiam, że momentalnie pojawiłyby się problemy, tak, ze zmianą biegów, ze sklejonym sprzęgłem, bo musiałem rozklejać te sprzęgło. Tu mamy właściwie już ogarnięte te sprzęgło, w tej chwili była ustawiona tutaj osiowość tych zębatek i startera, bo tutaj najwięcej właśnie z tym czasu schodzi, szczerze mówiąc, wszystko jest ustawione, gotowe. Ktoś tutaj wcześniej już wymieniał zębatkę pod koszem i jest zębatka na 5 mm, tutaj ta, tutaj przednia była na 6, to jest ta. Znalazłem jakąś na 5 mm i tutaj damy łańcuszek 5 mm, damy łańcuszek Duelsa, jest już tutaj, czeka, zostaje tylko skręcić, sprawdzić tutaj te sprzęgło, czy się nic nie dzieje. Właściwie tą stronę można zamykać. Mamy też tutaj uszczelkę, czy nie jest uszczelkę, to jest ten właściwie dystans tutaj do króćca, który jest oczywiście inny niż w WSC i w Gazeli, jeszcze jest inny. Dorabiamy do tego uszczelki, dorabiamy tu uszczelkę do gaźnika i to jest tyle. No jeśli chodzi o ten silnik, to pozostaje nam tylko czekać na zapłon. Mam nadzieję, że szybko to będzie na stanie. Specyfikacja tego silnika, co tu zostało zrobione, to szkiełkowanie wszystkich elementów, czyli obudów, pokryw, cylindra, głowicy. Cylinder został oczywiście przeszlifowany. Tutaj jest tłok gorzycki, oryginalny. Z tego co pamiętam, chyba pierwszy albo drugi szlif. Wał jest poddany regeneracji na oryginalnej korbie w Dormarze. Skrzynia biegów oryginalna od M11W. On jest, przełożenie ma takie jak w Gazeli, ale wykonana jest troszeczkę inaczej. Ma troszeczkę inaczej wykonane te koła, troszeczkę inny wybierak. Oczywiście zrobiony wybierak, żeby nie było luzu. Sprzęgło, tak jak mówiłem, ktoś przenitował już zębatkę. Nie jest jakoś to mega zużyte, więc zostało 5 mm łańcuszek Dual. Jest tutaj też zębatka ZMD w ładnym stanie, więc komplecik będzie ok. No wiadomo, nowe tarcze, nowe łożyska, uszczelniacze witonowe. Jeśli chodzi o zapłon, to tutaj czekamy na elektronika, gaźnik Pegas. Zobaczymy, czy 24, czy 26. Dostałem do niego 26, ale właściciel powiedział, że gdzieś ma oryginał, więc będziemy chcieli zostać przy 24. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Poza tym chyba tyle. Jeśli chodzi o ten silnik tutaj z tyłu i właściwie miks gazeli z WS-ką, tutaj niestety ten silnik przyjechał do mnie całkowicie rozebrany. Nawet właściciel zaczął sobie już go składać, tam trochę nawywijane coś, ale generalnie nieszkodliwie. Ostatecznie spakował to wszystko i przywiózł do mnie. Wał został zregenerowany na korbie Duelsa. Nawet ładnie to wszystko wyglądało. Ten wał w ogóle ładnie się zachował w przeciwieństwie do reszty, która jest bardzo poutleniana, jak tu widać z tyłu, no ale tak miało zostać, no to tak zostaje. Cylinder oczywiście jest przeszlifowany na tłok anodowany AK20 Alien. Dotarta głowica, dostawione koło zamachowe, bo nie było tutaj koła zamachowego, gdzieś zostało zgubione, właściwie sobie zażyczył, dostawiliśmy te koło zamachowe. Sprzęgło pod łańcuszek 6 mm, faworyt. Kartery wymagały drobnej naprawy, bo było uszkodzenie w postaci pęknięcia na przednim mocowaniu do ramy. Na jednym karterze tak wygląda, że po prostu sprana tulejka tutaj centrująca, oczywiście ta przednia tam będzie tu być lepiej, była sprana, gdzieś tam ktoś to wyciskał i niestety rozsadziło, te mocowanie zostało, to tam już
naprawione, doprowadzone do użytku. W tym przypadku skrzynia biegów jest mieszana. Tutaj została kupiona taka skrzynia, tak sobie zażyczył właściciel. Taka jest rzucona, taki to wiadomo, miks kobuza z gazelą, czyli te pierwsze koła, te wymienne są od kobuza, wałek zdawczy i wałek pośredni jest od gazeli. Więc to takie tam pomiędzy coś kobuzem, a pomiędzy gazelą. Nie śmigałem na takiej skrzyni, więc zobaczymy, jak to wygląda. Poza tym wiadomo, nowa zębatka. I tutaj mamy akurat zapłon. To jest zapłon elektroniczny już założony, ustawiony. Ale robi nam się troszeczkę miejsca, bo Romet zaraz w poniedziałek z jakimiś tam pozostałościami, czy jakiś tam wał korbowy, jakieś tłoki części, to co zostało, wszystko wraca do właściciela, więc tu będzie troszeczkę luźniej. Ja tu przez weekend postaram się dopiąć z tymi silnikami właściwie wszystko, a przyszły tydzień będziemy poświęcali na rozbiórkę jakiegoś tam, co przyszło wcześniej, jakiś tam S34 Hard, jakaś tam WS-ka jeszcze jest, WS-ka czy Gazela? Teraz nie wiem, muszę, WS-ka chyba, Gazela przepraszam, jest jeszcze do rozłożenia, więc będziemy tam rozbierać, będziemy weryfikować stan. Korzystając też z okazji, takie ogłoszenie parafialne, mam tutaj szczęki do Gazeli. Tutaj był taki problem, że niestety hamulce w tym motocyklu nie działały. No i wiadomo, tutaj wystarczy te szczęki wymienić, przebić i do widzenia. Tylko no takie pytanie, czy ktoś z Was orientuje się, jaka tutaj powinna być fabrycznie grubość tych okładzin nowych, nieużywanych. Ma ktoś może takie szczęki nowe, mógłby mi zmierzyć grubość, zanim gdzieś to damy do obicia, żeby nie przesadzić albo żeby nie było źle. Może ktoś ma dostęp do takich danych albo obijał takie szczęki. Może mi coś podpowiedzieć, bo to właściwie byłoby, jeśli chodzi o ramę, załatwiałoby wszystko, a można by to już wysłać do ogarnięcia. No i jest jeszcze druga sprawa i to jest też właściwie pytanie do widzów. Sprawa wygląda tak, że szukam kogoś, kto pracuje lub zamieszkuje w Finlandii i przyjeżdża do Polski lub przysyła paczki. Zamierzyłem sobie jakieś tam kilka części. Szukam po prostu kogoś, kto byłby w stanie to ogarnąć, żeby gdzieś tam na terenie Finlandii przyjąć tą paczkę i gdzieś tam po prostu przy okazji albo przywieźć to do Polski, albo po prostu gdzieś tam wiadomo spakować i puścić to po prostu tutaj już bezpośrednio z Finlandii do Polski, żeby tam nie robić jakby problemu na sklepie. To chyba byłoby tyle. W tygodniu powinien wpaść, nie wiem, w środku, tygodnia powinien wpaść jeszcze jeden film, troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale nie będę ukrywał, że będzie dla mnie dosyć istotny, jeśli chodzi o jakieś tam wyświetlenia, może to głupio zabrzmi. Ale chciałbym, żebyście spojrzeli na ten film, tak? Tutaj nie będę za dużo mówił, ale postaram się. To będzie taka kompilacja, coś w tym stylu. W pewnym celu zostanie to utworzone. Mam nadzieję, że jakieś tam szanse będą, ale to wszystko wyjaśnię w następnym filmie. No i właściwie na dzień dzisiejszy będzie tyle. Ja dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazują. Dziękuję wszystkim widzom, dziękuję za wszystkie łapki, wyświetlenia, komentarze. Dziękuję wszystkim moim klientom za zaufanie, za to, że tutaj mogę się wykazać tutaj przy naprawach jakichś waszych tutaj sprzętów. Nagrania no może i koniec, ale pracy niestety nie. Dostałem taką paczkę z taką zawartością z grubsza, tylko to tam poprzedzielane latało praktycznie wszystko luźno. Będzie trzeba to wszystko przejrzeć i zobaczyć, co tu się z tego nadaje do użytku, do naprawy albo do wyrzucenia i dobra, lekko nie będzie. Dobra, to by było tyle, panie, panowie. Dziękuję wam bardzo, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczyska za dzień, dwa, trzy. Cześć.